Mazurze przybyły nowe linie autobusowe. Nie wszyscy mieszkańcy znają numery nowych linii oraz ich trasy. Zwróciliśmy się do dyrekcji MZK celem zapoznania nas z nowymi trasami i numerami autobusów. Na dzień dzisiejszy na mieście kursują 53 autobusy. Autobusy te zatrzymują się na łącznie 320 przystankach, z czego w Jeleniej Górze tych przystanków jest 182. Autobusy kursują na 19 liniach i codziennie do obsługi tych linii autobusowych, tych autobusów, żeby zabezpieczyć ciągłość ruchu, zatrudniamy około 130 kierowców. Dlaczego ostatnio pojawiły się te zmiany? Od 1 lipca planowaliśmy wprowadzić szereg korekt na liniach autobusowych, które były podyktowane zmniejszeniem się zapotrzebowania na nasze usługi na obszarach gmin poza Jelenią Górą. Te rozkłady jazdy były sukcesywnie przygotowywane, konsultowane w gminach. No i niestety, mimo tego planowania, nastąpiła niespodzianka, mianowicie zamknięto do przeprowadzenia remontu most na ulicy Grunwaldzkiej. W związku z czym musieliśmy przyspieszyć te zmiany i nie mogły wejść w pełnym przygotowanym kształcie, tylko w skróconym, może i nawet zniekształconym, i nie wszystkie te zmiany zostały wdrożone. Komplet tych zmian zostanie wdrożony dopiero po zakończeniu tego remontu, który jest przewidywany, ten remont, do końca sierpnia. W związku z tym od 1 września byśmy zaproponowali Państwu ten docelowy kształt komunikacyjny. W tym kształcie, który dzisiaj Państwu zaproponowaliśmy, starając się ułatwić objazdy, pojawiły się nowe linie, nowe połączenia, które właśnie przewidywał ten nowy układ. Ja poproszę kolegę, który opisze Państwu po kolei te wszystkie trasy nowe i później jeszcze raz spróbuję w kilku słowach powiedzieć, jak to będzie w tym docelowym kształcie. Czy my zaczynamy na razie od nowych, całkowicie nowych tras i od po tym remoncie mostu uruchomiona zostanie linia 0. Jest linia okólna, już podobny jej zaczątek był lat temu 4. Linia została zlikwidowana z przyczyn ekonomicznych. Obecnie wracamy do tej linii 0, z tym, że oczywiście ta linia zostanie w swoim zasięgiem obejmie większy zakres po prostu miasta Jelenia Góra, mianowicie obejmiemy Zabobrze 3, czyli Kiepury, następnie przez ulicę Bacewicz, Ogińskiego, Różyckiego do dworca PKP. Stamtąd ulicą Wojska Polskiego odjedziemy przez Pstrowskiego do ulicy Spółdzielczej i następnie skręt w prawo w stronę Polsportu Sobieskiego na Podwale i przez trasę Konstytucji 3 Maja dojeżdżamy do Zabobrza 3 na ulicę Kiepury. Oczywiście, jeżeli zostanie już całkowicie oddane do użytku ulice na tym Zabobrzu 3, okólna, objazdowa, więc przystanki zostaną rozłożone wokół tego osiedla Zabobrze 3 i będziemy objeżdżali wokoło te Zabobrze. Oczywiście będą kursowały na tej linii 0 dwa autobusy w tym kierunku, jak podawałem, i dwa autobusy w kierunku przeciwnym. Przewidujemy tę częstotliwość kursowania co 17 minut. Uważamy, że to wystarczy. Następną linią, którą już częściowo uruchomiliśmy, to jest linia numer 20, która ma odciążyć linię numer 3. To jest linia łącząca Jelchem z ulicą Kozią. Oczywiście włączone zostało tutaj obsługa Zabobrza 2, rejon ulicy Bacewicz. Z dalszych nowości nastąpił podział linii, tak, jeszcze linia numer 6 została uruchomiona jako całkowicie nowa linia, nie w tym kształcie, co kiedyś była. Jest to linia całkowicie nowa, łącząca Zabobrze z osiedlem dwudziestolecia w Cieplicach, tak zwanym osiedlem Fampolskim. Więc to linia kursuje na trasie od Zabobrza 3, od ulicy Kiepury, przez ulicę Konstytucji 3 Maja, następnie w ulicę Różyckiego,
Wince tego pola, Wojska Polskiego, Wolności, Podgórzyńska do osiedla Dwudziestolecia. Nowością jest podział linii, dotychczasowej linii numer 5 na dwie odrębne linie obsługujące miejscowość Siedlęcin Dolny, Siedlęcin Górny i Wrzeszczyn, to jest linia numer 5 oraz linia numer 19, która łączy Staniszów, Sosnówkę Górną z Jelenią Górą. Więc linia numer 5 kursuje od teatru przez Siedlęcin Górny do Wrzeszczyna oraz w kierunku powrotnym jedzie przez Jeżów Dolny, też do teatru dojeżdża. Obecnie przez ten remont mostu na ulicy Mostowej ten przebieg tej linii jest troszeczkę zakłócony. Niemniej ostateczny kształt będzie taki, jak mówiłem. Natomiast linia numer 19, która powstała z dawnej linii 5, obsługuje Staniszów, Sosnówkę, a na terenie Jeleni Góry dojeżdża do teatru i do 15 grudnia. To są z tych nowości, które powstały. Żeby trzeba było jeszcze dodać zmianę przebiegu linii numer 7, oczywiście. Ja to chciałem mówić przy zmianach, które zostały wywołane tymi nowymi liniami. I jaka to jest zmiana? Przede wszystkim linia numer 7 połączy nam w zasadzie wszystkie szpitale, jakie mamy w Jeleniej Górze. No i została wydłużona do ulicy Kiepury. Więc dotychczasowy przebieg linii z ulicy Różyckiego okrężny dookoła osiedla Zabobrze 2. Ten odcinek został wyłączony i teraz idzie od Ronda, idzie ulicą Ogińskiego przez Bacewicz do ulicy Kiepury. Także spełnione są postulaty mieszkańców o połączenie osiedla tego Zabobrze 3 ze szpitalem i w Jeleniej Górze i szpitalem w Cieplicach, jak również jest spełniony postulat włączenia również szpitala wojewódzkiego, tego nowo budowanego na osiedlu Zabobrze. Także tą jedną linią można po prostu dostać się do każdego z tych szpitali. Co to nam dało jeszcze? Dało nam to, że został zlikwidowany tak zwany sztuczny tłok pasażerski na tym odcinku linii 7 między Rondem koło Ogińskiego i z powrotem do Ronda. Ponieważ jeszcze ci, którzy jechali powiedzmy do ulicy Różyckiego przy Wieżowcach, jeszcze nie wysiedli, a już wsiadali następni, którzy jechali do Jeleniej Góry. Także w ten sposób chyba nastąpiła pewna poprawa na tej linii. Zresztą sygnały telefoniczne, jakie odbieramy od mieszkańców, świadczą o tym, że to było trafne rozwiązanie z tą linią. Tak samo z tą linią numer 6 też było trafione. Z tym, że co do linii 7, jeszcze bym może uzupełnił. Jeden koniec tej linii kolega omówił, a jeszcze jest problem z drugą stroną tej linii. W perspektywach przewidujemy skrócenie tej linii do osiedla Orle i tam ma powstać końcówka tej linii, ale jest dyskusyjny temat przejazdu przez Cieplicę. Jeździliśmy ulicą Zjednoczenia Narodowego i Jagiellońską. Ona była w remoncie, tam jeszcze jakieś przekopy są w planie. No prędzej czy później nastąpi sytuacja, że ulice będą już nadawały się w pełni do przejazdu, a nas tam nie będzie. A dlaczego? Mieszkańcy się przyzwyczaili, są tam miejsca, które zwyczajowo się przyjęły, że do tego punktu się dojeżdżało, ale tam jest poważny problem. Problem techniczny. Na ulicy Zjednoczenia Narodowego jest takie przewężenie ulic, że bardzo często mieliśmy tam kolizje. Nie tylko z obcymi pojazdami, bo same nasze autobusy się tam ścierały razem blachami. Jest koncepcja, żeby w tym nowym układzie autobus tam jeździł jednokierunkowo. Mianowicie jadąc z osiedla Orle do Jeleniej Góry będzie jechał z Zjednoczenia Narodowego Jagiellońską, a w drodze powrotnej tak jak dzisiaj. Tak jak dzisiaj. Głównym punktem zapalnym był szpital. Przecież te autobusy zatrzymujące się przy izbie przyjęć do szpitala kilkakrotnie narażały chorych na poważne problemy. Mianowicie karetka na sygnale z jakimś gwałtownym przypadkiem chce dojechać do szpitala, nie da rady, bo autobus poprzek stoi. Szpital wielokrotnie
wskazywał na te zakłócenia. Poza tym hamowanie, to hałas, ten smród pod oknami ludzi, którzy mają się wyleczyć, to też jest bardzo ważki argument. Przepraszam. Nie, oczywiście, to wynikało i tak. Zresztą te projektowane obcięcie na tym odcinku Orle-Sobieszów wynikało również z naszych pomiarów, obserwacji napełnienia ruchu, że jednak te autobusy linii 7 na tym odcinku są niewykorzystane. No i stąd była między innymi też ta propozycja skrócenia tylko do osiedla Orle. Oczywiście tam planujemy pozostawić część kursu w godzinach szczytowych do Sobieszowa, po prostu żeby umożliwić dojazd ludziom do pracy i uczniom do szkół, do tych, które się znajdują w Sobieszowie. I tak samo po tej godzinie 15, żeby również był powrót do centrum Jeleniej Góry. Jest problem dyskusyjny na tej szóstce. Też czy szóstka ma być do osiedla 20-lecia, czy przypadkiem nie dać jej do osiedla przy ulicy Staszica skierować, wykorzystać naszą pętlę, ale to już chyba będzie decyzja przede wszystkim społeczeństwa. Przede wszystkim mieszkańców. Dzisiaj są głosy krytyczne z osiedla 20-lecia, że autobusy tam hałasują, że nie dają tam komfortu jakiegoś podstawowego życia. Zobaczymy głosy, każde uwagi notujemy i pod koniec sierpnia jeszcze raz ten temat przedłożymy zarządowi miasta, jak to społeczeństwo odebrało. Jeżeli trzeba będzie, to te zmiany porobimy. Tak samo jak mieszkańcy zauważyli, że autobusy nocne w niektórych gminach zniknęły z rozkładów jazdy. Po prostu gminy nie życzą sobie tych połączeń nocnych, ponieważ wychodzą z założenia, że zbyt małe jest obciążenie, to znaczy zbyt mały wpływ, zbyt mało osób korzysta i one pozostały w większości w tej chwili jako dowozy pracownicze, ponieważ jak kierowca nasz kończy pracę koło północy, tak już do domu musimy go odwieźć. Rano, jak komunikacja ma ruszyć z miejsca, to ten kierowca w pracy o tych pół do piątej, czwarta z minutami musi być. Musi być. Nie dojedzie niczym, bo nic nie jeździ. A prywatnych aut nasi kierowcy nie posiadają w takich ilościach, żeby lekceważyć problem dojazdu. Także te autobusy będą jeździć, będą się zatrzymywać na przystankach. Każdego chętnego wezmą, ale niestety pozostaje to na kierunkach dojazdu do zakładu. Jedynie na pewno kierowca ma bilety. Jeżeli ktoś zapomni wziąć ze sobą bilet, to kierowca tam sprzeda na pewno bilet. Nie będzie z tym problemu. Oczywiście cena podwójna biletu jednorazowego normalnego, czyli 6 tysięcy złotych na linii nocnej. I to były te główne zmiany, które wdrożyliśmy w tej chwili. Od miesiąca września będą następne korekty, ale to jakby można było, byśmy przy innej okazji, jak będzie bliżej tej daty, Państwu przekazali, żeby po prostu nie stworzyć jakiegoś natłoku informacji.